Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Wow. Moi drodzy, pisaliście mi w komentarzach, że macie, i pod ostatnim filmem oczywiście, że macie problemy w dołączaniu do wyścigów, czy tam zawodów PvP. Rowery! Zobaczcie, jaki rower! Ej, what the fuck? On jest wtopiony w skrzynkę listową chyba. Nie, jest oparty, dobra. No to zwracam honor. Że są problemy z dołączaniem, że mi się po prostu tak udało i że to się zdarza, że się tak udaje. Co do samochodów ruchu ulicznego, czy to są licencjonowane wozy? Tamten wyglądał jak jakiś Ford, jakiś pick-up, ale ogólnie nie widzę tutaj znaczków loga. To wygląda jak Lexus, ale to ogólnie są samochody nielicencjonowane, zdaje się. Więc no, niestety. Albo niestety, zresztą mi to nie przeszkadza, nawet nie zwróciłem na to uwagi. Tak, pewnie powiecie, że o, Lucek nie hejtuje w ogóle... nie hejtuje w ogóle tej gry i tyle. Okej. Okay. Biorę sobie mojego chargera szosowego i jadę teraz do aż Nowego Jorku. Po drodze będę wykonywał wszystkie jakieś tam rzeczy, odkrywał tereny, które chcę sobie odkryć, a na końcu zrobimy misję. Tutaj był radar, znaczy stacja danych, którą sobie już wcześniej odkryłem. I no, myślę, że znajdę po drodze coś ciekawego. Może uda się znaleźć część od wraku do samochodu, jak on się nazywał, Hot Rod? Tak. Widziałem, że wielu z was już sobie ten samochód właśnie podblokowywało. What? Co to? Oj, przepraszam. Co to było? Wyjechałem z polnej drogi, normalnie jak w Polsce. Oh yeah. O, yeah, uwielbiam ten samochód, to jest po prostu fantastyczny. Co to jest? Krowy! Ale krowy tak szybko nie biegają. One biegały tak szybko jak konie, zresztą miały za długie ogony na krowy. Już ja wiem, jak wyglądają krowy. Okej. Okay. O, jak się pięknie gra w tą grę. Tylko tak, to jest ile kilometrów? 30 km, to powiem wam, że trochę sobie wyzwanie dałem teraz. Jeśli chodzi o jazdę, ja strasznie lubię zwiedzać wszystko w tej grze. Naprawdę, to jest mega satysfakcjonujące dla mnie. Być może zastanawiacie się, dlaczego nie jeżdżę tymi samochodami, które dostałem. Typu Ferrari 400 coś tam, Speciale, czy McLaren MP4 12C. Są to samochody, które nie są jeszcze jakby dla mojego poziomu, to znaczy ja nie mogę do nich odblokować jakichś zajebiaszczych części tuningowych. Dlatego chcę sobie ulepszyć mojego Dodge'a Chargera. Tu jest chyba jakiś, o zobaczcie, tu jest licencjonowany samochód. Tutaj jest znaczek Chevroleta. Czy to oznacza, że... Iluminaci są potwierdzeni? Nie. Czy to oznacza, że... Niektóre samochody są licencjonowane te ruchu ulicznego, a niektóre nie? To by było ciekawe. No, naprawdę warto było zwrócić na to uwagę. Właśnie, ciekawe ile teraz ten mój Dodge wyciąga. Ostatnio jak nim jeździłem, to miał... O, już mam 211 tych punktów. Powiedzcie mi, jeśli wiecie, czy tutaj też chyba był licencjonowany Chevrolet. To ciekawe, to drugi Chevrolet chyba, który był licencjonowany, w sensie gdzie był znaczek Chevroleta. Być może tylko Chevrolety są licencjonowane, jeśli chodzi o ruch uliczny. Ciekawe ile ten Dodge wyciągnie, ja nie wiem od czego są te właściwie punkty. Podejrzewam, że to jest statystyka taka ogólna samochodu, jak w Wordzie. I dzięki temu możemy klasyfikować sobie na szybkiego wozy. Dopiero wbiłem sobie piątkę. A jadę 240 km na godzinę trochę, już nawet 250. Więc myślę, że gdzieś koło 270 ten Dodge poleci. Ups. Dobrze idzie. Tu muszę przyhamować. Bum. Gdzie ten GPS mnie jakimiś polnymi prowadzi? Kurde. Patrol policji, ładnie. 24 km, dopiero 6 km przejechałem. Aj, ale rzuca. To jest kawał drogi. Ja wam powiem, że to jest naprawdę daleko. Zobaczcie, będę przejeżdżał przez stan węglowy, ale i tak sobie przejedziemy. Dopiero co byłem za Chicago.
To nie, to tam szybko sobie przejdziemy. Tylko tutaj tak kluczę trochę, bo tak mnie GPS jakoś śmiesznie prowadził. A i pisaliście jeszcze, że samo dołączenie do PvP jest problematyczne, zwłaszcza wtedy, gdy mamy kogoś w załodze, tak? Czyli w naszym zespole. No nie wiem, ja to wszystko przetestuję, nie teraz, bo teraz jest taka pora, że wszyscy z was śpią. Albo normalni ludzie ogólnie teraz śpią. Albo ich nie ma po prostu. A ludzki grają w The Crow. I przemierzają świat i nagrywają. Powiem wam szczerze, że naprawdę nie mam teraz czasu na granie. Jestem tak zapieprzony pracą i wszystkim w ogóle, mam tyle spraw na głowie, że naprawdę luksus, jeśli mam godzinkę w ogóle dla siebie na grę. Albo w ogóle dla siebie, że dla siebie. Ale nie narzekam, naprawdę bardzo lubię nagrywać na YouTube'a i właściwie wtedy, kiedy nagrywam, wtedy gram, więc myślę, że to jest też taka fajna opcja, jeśli chodzi o takie moje szczere wrażenia z gry. O, co to pojechało, widzieliście? Zobaczmy. O, zniknął, nie, jest jeszcze. Czy to był też jakiś licencjonowany czy nielicencjonowany samochód? Nie wiem, ale to jest chyba coś sportowego. To wygląda jak Nissan Fairlady. Chodzi mi ten starszy Nissan, nie wiem czy wy kojarzycie. Ale to jest nielicencjonowane coś. No nic, ale wygląda ładnie. Kurczę, strasznie dużo zaproszeń od was zostaje, wszystkie anuluję. No bo są jakieś problemy, później mnie crashuje gra, a teraz naprawdę mam mało tych znajomych, chyba ze dwóch albo trzech. I na Uplayu i naprawdę nic się nie dzieje, jest naprawdę w porządku, nie rozłącza, nie crashuje i jest okej. O, tutaj mamy część samochodową, właśnie dlatego chciałem sobie pojeździć, pojechać ten kawałek właściwie. O, to już tutaj, pojechać ten kawałek, że tak powiem, na piechotę, nie teleportować się, żeby właśnie po drodze odkrywać sobie tego typu fajne rzeczy. Ile mi tych części zostało jeszcze? No jeszcze jest trochę, 15 części, to jest sporo. No ale dobra, damy radę. Bardzo mi się to podoba, że w The Crew możemy dosłownie wszędzie sobie pojechać. Jeśli chodzi o ten otwarty teren dookoła, czyli jakieś tam bezdroża i tak dalej. Ale i tak wolimy jeździć asfaltem, bo jest szybciej, jest no wygodniej przede wszystkim. Chociaż jeśli później odblokuję te takie samochody zajebiście offroadowe, to podejrzewam, że no będzie się też fajnie jeździło tymi pełnymi, bo mam teraz tego Dodge'a offroadowego, ale on jest no jeszcze taki słaby na te bezdroża i nie jeździ się nim tak szybko, jakby się chciało. Okej, okay, mamy tutaj małe wyzwanko. Tu będzie skok, zaraz będzie zakręt w lewo. Muszę uważać na trafika. Pięknie. Bardzo dobrze. O, trafik. Oj, niedobrze. Brąz jest. Czy będzie srebro, czy nie będzie? Nie będzie. A może będzie? Jest! Ale tylko srebro, no to tak sobie. I zdobyłem część, której jeszcze nie mogę użyć, bo nie mam 17 poziomu. No ale wyślemy ją sobie do... niezłe ulepszenie. Oj, muszę się podrapać. Wow, co tu jest? Część samochodowa znowu? Ale super. Ciekawe co tym razem. Czy znowu do tego Hot Roda? Caution ahead. Tu? A tu jest, o. Okej, to już 6 części. Także no, opłacało się na pewno jechać na przełaj. Zobaczcie, już 2 części sobie odkryłem, a po prostu sobie przemierzam ten świat tak jak lubię. Bardzo fajnie. Oh yeah. Szaleniec ten Dodge. Jak widzieliście na ostatnim odcinku, jeśli oglądaliście, gdy właśnie grałem
z innymi graczami online i jeździliśmy takie offroadowe wyścigi, Dodge naprawdę bardzo dobrze się spisywał i mogłem rywalizować nawet z mocno ulepszonymi Camaro SS, co mi się strasznie podobało. Nie wiem właśnie, bo też pisaliście o tym, że samochody są dość zróżnicowane w tej grze. Przepraszam, że są dość porównywalne w tej grze, nie są właśnie takie zróżnicowane, co dla niektórych może być, no nie, tego to nie cierpię. Chciałbym w ogóle zboczyć gdzieś z drogi, mam to gdzieś. O, tu będzie fajnie, tu można jechać na skróty, albo pojechać tam naokoło, podejrzewam, że tu będzie się fajnie driftowało. A nie, tu nie można jechać na skróty, trzeba jechać jednak tu, bo tu jest jakaś inna odnoga w drugą stronę, zobaczcie na minimapkę, to się jedzie zupełnie gdzieś indziej chyba. Wow! Tak jest! Zobaczymy jak tutaj. Na ręcznym? Spróbujemy. Aj, tu jest strasznie wąsko. Trudno jest ustawić tego Dodge'a bokiem. Tym bardziej, że trafika miałem akurat w tej strefie. Ciekawe, czy później będzie tutaj jakiś... Fajnie by było, jakby twórcy dodali tryb driftu. Te samochody naprawdę fajnie się tutaj zachowują w poślizgu. Myślę, że drifting by był tutaj świetny. Oj tak. Myślę, że to by był niezły potencjał dla tej gry. Szczególnie, że możemy sobie naprawdę ulubiony samochód wziąć, jak ja na przykład Dodge'a. I... no, rywalizować powiedzmy w multiku. Wow. Podejrzewam, że później też będą jakieś na przykład części, że ta gra będzie aktualizowana, jakieś nowe części wizualne, czy cokolwiek. Fajnie by było, chociaż no nie wiadomo jak to będzie. O, trzymaj się linii, to lubię. To lubię bardziej niż takie rozwalanie tych... O kurde, ale wąsko. Wąsko strasznie. Ej, ja muszę w drugą stronę jechać, nie tutaj. O lera, jasne. Jeszcze jakoś się trzymam. Może uda się zdobyć chociaż brąza? Nie, jeszcze dużo czasu jest. Będę musiał pojechać w drugą stronę. Zobaczymy zaraz jak to będzie. Ale wąsko! Jest i brąz. I będzie srebro. O! Nie do końca! O rany! Będzie złoto jeszcze czy nie? O, nie będzie, no kurde, dobra, olać to. Trudno. Zobaczę jak bardzo zboczyłem. O, fuck. O, będę mógł użyć tego. Plus 3, nieźle, wyposaż. Ej, kto mnie tutaj niszczy? Auć. Okej, okay. Ha. Mały teleport, bijacz. Okej, okay, to pojedziemy tu. Tu też można pojechać. Ale ja chyba pojadę sobie tutaj, gdzie jechałem wcześniej. Myk. Pojedziemy tu. Tu jakiś kurde, nie wiem, ramer pieprzony z Worda się urwał. Uciekamy od niego. Nie dogoni mnie, bo ma gorszy samochód. Hio. No jaki cwaniaczek, on nie wie gdzie ja jadę. Haha. I zobaczcie jak został z tyłu, mój Dodge jest zajebiaszczy. Hopsa. Mamy jakiś patrol policji tutaj nieopodal. Ale ja się tym nie przejmuję. Okej. Okay. Wow! Trochę przesadziłem z tym driftem. Ale dobra. Już niewiele zostało, 7 km do celu. Zrobimy sobie tą misję. Widzieliście, że po drodze znalazłem aż dwa wraki, więc jestem naprawdę zadowolony z tej mojej wycieczki. Znowu tu rowery stoją! Wow! Wspaniała gra. 10 na 10. Tu będziemy musieli robić slalomy. Tak. O. Ten samochód chyba nie jest zbyt dobry do slalomu, bo mu strasznie tyłek zarzuca. Nie ma się co dziwić. Jest naprawdę długi ten... What the fuck? Co on odpieprza? Psuje mi zabawę! Lera, jasne. Będzie tylko brąz. I to też ledwo chyba. A nie, jest... Może będzie srebro? I... Aj! Lipa. Wyposażymy sobie. O, coś tam mi dodało. Goni mnie ten jeszcze pajac? Nie.
Dobra. Coś tam sobie ulepszyłem nawet. Miałem 211 tych punktów, a teraz mam 218. No ciekawe jak właśnie, jak bardzo te punkty, czy te części, takie które zdobywamy podczas dowolnej jazdy, wpływają na rzeczywiste osiągi naszego samochodu. Podejrzewam, że te zmiany z części na część są tak małe, że ciężko to odczuć, ale gdy już zmiana będzie przychodziła powiedzmy w 30 punktach i byśmy się przesiadli do tego gorszego samochodu, właściwie mogę tak zrobić, bo mam tu przecież Dodge'a stokowego. Gdzie on jest? Jest. Tak wygląda Dodge mój stokowy. Oj, jest różnica. Fajnie wygląda, co? Bardzo ładne modele samochodów są w tej grze. Nie mam tu nitra, nie mam tu absolutnie nic. 200, ale też zobaczcie, 220 to tak spokojnie pojadę. 230. No już zadycha jest. 244, 5, 6, 7, 8, 9, 250. No to też można tyle osiągnąć. Pytanie tylko w jakim czasie. Okej, okay, bierzemy z powrotem. Rowery! Znowu rowery! Wszędzie stoją rowery! Dobra, bierzemy tego. No i tutaj mamy nitro oczywiście wyposażone. I zobaczymy teraz na tej prostej, jak poradzi sobie do tego skrzyżowania, gdzie GPS nas skieruje w kierunku misji. Powinienem osiągnąć 250 km na godzinę co najmniej. Tak jak to było w wersji stokowej. Przy okazji sprawdzimy, czy rzeczywiście te osiągi są takie zbliżone. Piątka wbija się przy 240. W poprzednim, w tej stokowej wersji to było mniej. O, zobaczcie, 252. Czyli rozpędziłem się do tej prędkości szybciej, ale 254 osiągnąłem maksymalnie, więc nie jest to dobry wynik moim zdaniem. I tak, no bo w sumie znacznie podnieśliśmy możliwości mojego wozu, a mimo to dalej jest bardzo podobny do stokowej wersji, więc myślę, że raczej te pakiety tuningowe bardziej wpływają na osiągi samochodu niż te części, które wygrywamy gdzieś tam w tych eventach czy podczas eksploracji. Mamy gdzieś policjanta. Gdzie ten GPS mnie prowadzi? Ja nie wiem. Okej. Okay. Już robiłem ciekawe. O, jasne. Jedziemy do dziada. Jeśli tu ciągle zaprasza. Ale teraz nie mogę sobie. Dobra. Myk, 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 myk. Teraz jesteśmy w Nowym Jorku tak ogólnie. Pisaliście też o tym, aby brać te takie pachołki, które są tutaj. Za nie dostaje się kasę za konkretnie eksplorację. Pokazywane są różne ciekawe miejsca w grze i zobaczcie, dostajemy 2000 tych baksów. Okej, okay, i tu mamy misję. Why not? Solo! To tylko możemy zrobić solo. Ciekawe co to będzie. Jak solo to pewnie chyba nic ciekawego. Tak mi się... Wow. Jakiś wstęp do fabuły. Harry. Wow, zobaczcie jak to wygląda. Zajebiste są te wstawki filmowe. Alex. Holy shit, Alex. I thought you were the bad dad come calling. Who owns you? Any number. Dobra. Lecimy. Zobaczymy co oni od nas chcą. Should be good for handling business without anyone knowing what's really up.
Jedziemy z tym Harrym. Musimy dojechać w jedno miejsce. How much is not much? Not enough for you to worry about. Okay, now I'm worried. How did it start? Honestly, the favorite of David. Seriously? Yep. He wanted to set up a legit business. Garage waiting for him once he left the five tents. Except he died. Okay. Except he died. Wow. Pięknie to wygląda. Tak mi się kojarzy z jakichś amerykańskich filmów. Kojarzą mi się te właśnie scenki, które można sobie tworzyć, gdy obracamy kamerą, przejeżdżając chociażby przez najbardziej znane mosty z tych wszystkich hollywoodzkich filmów. To jest fajna sprawa. Swoją drogą jestem ciekawy, jak w jaki sposób kręci się te filmy, czy ujęcia, zdjęcia do filmów w mieście, które żyje swoim życiem. Bo wiadomo, że nie można od tak na potrzeby filmu uśpić całego miasta, a wiemy, że niektóre sceny są właśnie robione pod film. I wiem, że to jest też komputerowo częściowo, ale niektóre filmy nie mają takiej możliwości, bo mają za mały budżet, dlatego pewnie nagrywają to w normalnym ruchu, takim ulicznym. To jest ciekawe. Mam nadzieję, że zaraz zobaczę jakiś ciekawy samochód. Co to jest? Czy będziemy mieli nowy tuning? Byłoby super. Wschodnie wybrzeże, samochody i Force. To jest chyba jakiś nowy epizod w tej grze. Czy będzie nowy pakiet tuningowy? Tak się zastanawiam. Coś jest nowego. Coś jest. O, zobaczcie! Kogo my tu mamy? Harego. I przepiękny silnik V8? Nie jestem w stanie zobaczyć, bo jest pod takim kątem gównianym trochę, ale chyba widzę tam o, 8 4 cylindry D. No, to jest chyba i pod kątem 90 stopni. I jest ten system wtryskowy specjalny, już zapomniałem, jak to się nazywa. Mechanika, zobaczmy. Aha, to są te moje części wygrane bodajże. Przyspieszenie plus 8, ale reszta to też ma znaczenie wszystko. Tego nie mogę wsadzić. Tu mam. No mi nic chyba nie poprawi. No ciekawe, czyli odblokowaliśmy sobie tak jakby nowy warsztat. No jest ciekawe. Wow, tutaj nieźle się podniesie poziom auta. Tak, to jest poziom auta i on jest, on bazuje na tych statystykach tutaj ogólnie. Moc, moment obrotowy czy waga to są statystyki samochodu, które odnoszą się do pakietu, jaki zainstalowaliśmy sobie w nim, a cała reszta typu przyspieszenie, prędkość maksymalna, przyczepność, hamowanie wynika z części, które sobie tutaj zainstalujemy. Naprawimy sobie wóz. Optyka. Czy tu jest coś ciekawego, nowego? Podejrzewam, że nie, już tam. Nie, tu są tylko te części, które sobie zakupiłem. Nie mam za dużo kasy, mam 26 tysięcy tych baksów. O, trudno. Dobra. Tu mamy to, kolekcja, premie. Jest i nowy koleś od premii. Odblokuj mobilnego mechanika, by móc naprawić samochód w dowolnym miejscu, płacąc 200% z ceny. Ouu. Ujawnij wszystko w zasięgu od garacza. Ouu. Podczasem zrobiłem testach umiejętności. Zniżki na części samochodowe offroadowe. Punktów. Ja tu już trochę sobie tych punktów przydzieliłem. Zostały mi ostatnie dwa. Oczywiście można te punkty resetować. Zmniejsz ceny samochodów. Jeden punkt zniszczy naprawę. To nas nie obchodzi. Mnie przynajmniej. I poprawia sterowność o 1%. Ja poprawię sobie o 2%. Chociaż nie lubię takiego sztucznego tuningowania, można powiedzieć, samochodów. Ukryty samochód. Znalezione części.
6 na 20. No, jeszcze trochę brakuje. To jest chyba ten Hot Rod, o którym wspominaliście wielokrotnie. A co my tu mamy, moi drodzy? Aha, to jest ten tunik, dobra, wszystko jasne. To już sobie patrzyliśmy, tutaj mamy Nissana. Jeszcze zostanie mi jeden tunik do odblokowania dla Dodge'a i już właściwie to będzie wszystko, to będzie tunik na wyczyn. No ciekawe, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jest sporo samochodów do odblokowania. Czy odblokowałeś jakieś nowe? Oj, nie jestem pewny. Oj, chyba tutaj mamy. Nie, Dodge Ram był już wcześniej. Nic nie ma nowego. Dobra, to wyłazimy stąd i zobaczmy, co się zmieniło. Okej. Okay. So, Eric Sue. Really gotta play nice with this asshole? That's our lead, so you run with it. The location's on your map. Czyli w zasadzie nic dzisiaj takiego ciekawego nie zrobiłem w The Crew. Zobaczmy, jak wygląda teraz mapa. To było takie wyzwanie, znaczy wyzwanie, nic tutaj nie robiliśmy, taki taka wkładka, że tak powiem, fabularna. Nie widzę tu nowych wyzwań. Na pewno gdzieś się tutaj ukryły jakieś. Ja się zastanawiam, co to oznacza tutaj. Ja już to robiłem. Wyścig po... Aha, to jest chyba czas trwania. O kurde, co to jest? To jest fajne. Czas trwania 10-60 minut. Doświadczenie bugs. 12 tysięcy, nieźle. Aha, to są te eventy, o których mi wspominaliście. A nowe zadanie mamy tutaj. TSU. Normalny. Ale moi drodzy, to już będziemy sobie robić w następnym odcinku. Co tu mamy? Jakaś trasa offroadowa. Zdaje się. No nic, bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Cieszę się, że oglądacie mnie regularnie. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa pa.